Dobra, no dzisiaj trzecia, ostatnia próba. Mam nadzieję, że mi tego zaraz znowu nie rozstroi. Jak tak, będę wielce niepocieszony. Ewentualnie mogę zerknąć na ustawienie przechwytywania ekranu. Dobra. Sorka. Już powinno być chyba dobrze. Dobrze, zobaczymy zaraz jeszcze. Dobra, pełny ekran. I próba trzecia. Oho. Podniósł shurikena. Evil ninja. Die. Weźmy trochę złomu. Pusz. Dwa hakenkreuze i nóż. Powali każdego ninja. Ble. Oho, chyba wsysło mi jednego shurikena. Evil ninja. Czy to przypadek, że wygląda jak skorpion? Chyba nie. Ktoś miał w ogóle na mnie wyrąbane. Na moje szczurikeny też. Dobra, weźmy w takim razie nóż. Kunai with chain. Z tego co widzę, po poziomach audio jest chyba w miarę okej. Potem z tego co słyszę, to podobnie. Ale w czerep dostał. Dobra, drugi nóż. Dobra, nie chciałem brać lampy, ale... Approaching Red Door. Dobra, tutaj już mamy ścianę. No a jak? Ninja! To musi skakać! Oho. Znowu już słyszę, że się... Szumy zaczynają. Hejka, witamy serdecznie. No niestety musiałem trochę pogrzebać w ustawieniu hawerki. Oho. Ninja na wstecznym. Tududu, tududu. Ale trochę jak wygląda audio. Nie no, chyba okej. Znaczy dobra, rozumiem, wyrozumiałeś dla sprzętu, który ma już kilkadziesiąt... Oho, nóż mi się popsuł. Kilkadziesiąt lat, ale... To głównie awerka mi tutaj. Vegas? Może niektóre mody ze sobą nie współpracowały. Oho. Po co komu niebo? Oho, miał wyrąbane. Na mojej noże. Tak, i chwilowo jeszcze nie wybucha. Niezła impreza.
Łóż, łóż. Kto następny? Karateka, dajesz. Evil Ninja. Wiem, podlazłem do tego jak na typowego noba, ale było ich czterech. Dobra, potrzebuję zdrowia. No i straciłem resztę. Ohoho! Przydałoby mi się leczenie. Big Doa. Ohoho! Ja tylko to pożyczę. I idę dalej. Well, fuck you guys. Sorka. I'm going to die. Jak byłem młodszy, to w tą grę tak namiętnie grałem. Dobra, na górę. Kanagura. Na Kanagurę lejemy. Uszanowanko. Nie dziękuję. Oh my god. W takim składzie zaczyna się każde dobre porno. Czterech gości bez koszul i jeden ninja. Dobra. Nie pamiętam oryginalnego tytułu, niestety. Więc napiszę tak, jak jest na dyskietce Ninja Lamps. Choć wiem, że coś się tak nie nazywało, ale będę wiedział, o co chodzi. Dobra, restart. Ja z komodorkiem sobie, a chciałem powiedzieć, że posiedzimy do 10. No więc sprawdzimy jeszcze tą dyskietkę do końca, no i... Bo też niestety się muszę jutro szykować na wyjazd. Super Ninja Quadranoid. Sprawdzimy jeden u góra dwie dyskietki. Też będę leciał w takim wypadku. Plus te szumy w tle mnie drażnią. Wiem, że tak nie powinno teoretycznie być, ale... Wiesz, lepiej to niż popełnić bukakę. Tak zrobił to cesarz Japonii Hentai Sudoku, kiedy zrzucono bombę atomową na tiramisu. Da fuck Diego. Da fuck. Yeah, Kung Fu 2. Everybody was Kung Fu Fighting. Rany, co ja robię? Napisałem dwójkę od razu. Dobra, gra numer 1. Dobra, zapiszę jak jest. Zaraz, najwyżej, jak się nie pojawi normalny tytuł. Dobra, wczytuj się. Działaj. Do something. Dynamic Duo Presents. UAE. The Emperor Jaegach. Jar Kung Fu 2. Dobra, w takim razie. Ten dźwięk boli. Jar Kung Fu 2. Jeden gracz. Stage 1. Czy to jest to, co myślę? Nie, ale to jest nawet lepiej. Dostałem jakimś łysym kolesiem w głowie. W głowę. O!
Tak, pamiętam już tą grę. Dostaję po mordzie, ale... Skopię ci tyłek, Yenpei. O nie, ramen! Muszę wziąć ramen! To był mój ramen! Ah, ma face! Au! A dlaczego on może tak przechodzić między lokacjami, raczej... Ah! Nie, ramen! Fuck! Teraz mi idzie jeszcze gorzej niż przedtem. Well, heck. Dobra, do 3 razy sztuka. Au. Tłucze mnie gość w różowym szlafroku z frędzlem na głowie. Prosto pod pięść mu wyleciałem. I dostałem włosami. Fajne to jest wpisywanie wyniku. Dieg. A, nie tak chciałem. Może jak walnę do końca, gra mi pozwoli. Który jestem? Tak, 46. Dobra, DR Kung Fu 2. Na pierwszym stage'u, tak wiem, nigdy nie potrafiłem w to grać. Lubię gry, ale jestem niekiepski. Super Ninja. Czym jest Super Ninja? Hej, Joe Blade był spoko. Joe Blade akurat jest kultowy. Wiecie, tego gościa w różowym szlafroku można by z czystym sumieniem walnąć do jakiejś anime typu JoJo czy coś. Gdyby tam się świetnie wpasował. Ninja. Port drugi, prawdopodobnie. Tak. A może jednak nie? Jednak spacja. Okej, czyli to jest praktycznie to samo. A prączyk walkway. Tylko tutaj widzę, że nie mamy aż tylu... A może jest tyle? Lamp. Dobra. Jak to jest praktycznie to samo, co nie ma za bardzo sensu w to grać. Super Ninja. Super Ninja. I Joe Blade. Czyli praktycznie rzecz biorąc, już gra kultowa. Dobranoc. Joe Blade. Endless power. Infinite power. Jestem lamusem, tak. Endless key, tak, bo chcę wam pokazać. Albo jak w wypadku tych archonów ze StarCrafta. Albo tak. Power overwhelming. Moment, moment. Jak to jest ten Joe Blade, o którym myślę, to... Już wiem, co będę robił w najbliższym czasie. Szukałem tej gry przez lata. Była cały czas w moim pudełku z grami. To jest fucking Joe Blade. Pomyliłem to z inną grą tytuł, ale to jest to. Tak. I dałem oczywiście zły ekran. Jaram się. Szukałem tego. Dam wykrzyknik przy tym. Uwielbiałem tą grę za dzieciaka. Jej.
Miło, że podzielasz mój entuzjazm. Jej. Ho. Ja też ty grałem w ogóle bez dźwięku też. Jak wszystko zresztą. Teraz dźwięk już lepiej brzmi? Tak, były problemy z awerką niestety. I told you. No. Pum. Excitement MP3. Ej, przepraszam, jaram się. To jest jedna z moich ulubionych gier z dzieciństwa. A, czyli tych ludzi muszę podnosić, okej. I strzelać do złych Niemców. Mogę jakoś tu uratować więźniów, bo... Nie pamiętam, będą się tą grę na nowo... Probably not. Probably not. To i tak już są zieloni. Prawdopodobnie przez to, że ich karmili samymi warzywami czy coś. Brokułami. Brokułami, tak. Tink! Spróbuj teraz podejść do nich, jak masz klucza. No, właśnie. To chciałem. Wiesz co, podejdę tego może obok, żeby przypadkiem na drzwi nie wleść. Nope. Nie. Trudno, przepraszam, zostajesz tutaj. Moment, tu były... O tak, tu były chyba bomby. Nie, to nie były bomby. To były punkty. To były punkty. Dla mnie bomba. No to był malutki czołg. Ale nie pamiętam, czy ten pan, znaczy czy to ci dawało to, że cię ignorują przez jakiś czas, czy dawało ci to pancerz. Więcej energii nie pamiętam. Prime the explosives and make your escape. Pup. Ho ho ho. Przestań za mną łazić. Józef Brzeszczot, okej. Okay. Chętnie by to nam tego opisał na tym. Ale będę musiał sobie do tego przesiąść bez... Bez trainerów. Bez trainerów, tak. Dobra, ale Joe Blade'a to po prostu sobie zaznaczę wykrzyknikiem. O rany. Co, następny kandydat do czyszczenia? Prawdopodobnie. O my jeebers, tyle wygrać. No pamiętam, że przez jakiś czas albo to nie działało, albo... Albo nie wiem. Albo się sypało po starym kablu. Albo się sypało po starym kablu, tak, więc w tym momencie mógłbym ewentualnie spróbować ze starymi dyskietkami, ale... Co zrobię przy nowej turze? Objadę to, co nam zostało teraz do końca. Później jeszcze się sprawdzi. Jak już sprawdziłem wszystko. A czy napiszesz nam dzisiaj na koniec coś w Basicu? Tak. Napiszę. Co? Nie wiem, ale na pewno nie będzie działać. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru. Pa. Ja też mówię, sprawdzę jeszcze tą i następną dyskietkę. O, ho, 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 ho. To też było super. Jesteś kapucynem, który rzuca nożami. Tak. Tylko ta gra też trochę szumi, nie wiem dokładnie dlaczego, ale... Sio pszczoły, napagę. I died. Ble. Dobra, są te szkielety. Ta kolorystyka mocno mi przypomina spektrumka. Wiesz co, mi też. Game over. A pójdźmy w prawą stronę. See to continue.
The Curse of Sherwood. Czwórka. Tche córce. Of Sherwood. Of Sherwood, przepraszam. Pomyłka. Sherwood. Hej, smok. Dobra, jeszcze raz na szybko zobaczymy start game. I chodźmy może w prawo. Pamiętam, że była gra o podobnej stylistyce, tylko z ninją. Tam też się zagrywałem, zaraz obok tego. Masz na myśli The Last Ninja? Nie, jeszcze coś innego to było. Który mamy gdzieś na kasetach, jest tam kurde w ogóle jedną z najładniejszych gier na Commodore. Tak, też kiedyś ogramy, tylko najpierw się zrobi na dyskietkach, a później zrobimy kaseciaki. Nawet jednego nie wgramy z kasety dziś. Dziś nie, nie chce mi się tego podpinać. Come on, ja podepnę. Piszę komendę. Dobra, to po tej dyskietce podepniemy kaseciaka. Który może lecie po kaseciaka i co? Pitfall czy The Last Ninja? Nie no, może The Last Ninja. No okej. Ohoho. Rzucamy maczugami teraz. To był smok sherwoodzki. Wiesz, z takiej miejscowości obok Łodzi. Sherwoodzki. Get it. Heckin get it. Nie wiem, może też miał szkorbut. Rany, słyszę, że zaczyna znowu szumieć, czy... Mi się wydaje. Ej, świetnie, utkłem w ścianie. Mój kapucyn utknął w ścianie. Wiesz co, powiem szczerze, grałem w Pitfalla i w porównaniu do oryginału Pitfall jest się. Ale tak na potęgę z się w porównaniu do oryginalnego Pitfalla. Znaczy ja wiem, że chcieli zrobić po prostu takie minigierki, bo tak, ale gdzie ja teraz do choroby wtrybiłem nożyczki? Nożyczki. Są to nożyczki? Co to nożyczki? Daj mi nożyczki. A to nożyczki. Dziękuję za nożyczki. Trochę ciachnąć. I ideolo. Curse of Sherwood. Jar Kung Fu 2 Super Ninja i Joe Blade. A co nie napiszę, bo jest już etykietka. Jedynka. To mogę podpiąć? No podpinaj. Wezmę swój drugi długopis, jeśli gdzieś go tutaj mam. Jest tutaj mój Nitro Express, ten długopis pocisku? Gdzieś. W ogóle nie widzę. A, dobra, już go widzę. Bo on ma lepszy wkład. Tak. Co robiłeś? Tak. No, tak. I see. Inter... National... Karate... 2. I... Ninja... Lamps. Good. Chodzi ci o Grognaka jako tą minigierkę na Pip-Boyu? Bo w to nawet nie pamiętam, że grałem. Znaczy, powiem tak, że te gry na Pip-Boya w czwórce trochę zlewałem ciepłym. Ciepłym. Ciepłym, tak. Więc... Za jakiś czas będę musiał znowu przyjrzeć sobie do czwórki. Jeszcze raz ją skończyć. Ej, tu rzekomo jest River Raid, to ile to ta kaseta? Ej! Znaczy River Raid, pamiętam, że miałem też na tym, na dyskietce. A jeszcze co do Falloutów, cały czas boli mnie to, że edycja kolekcjonerska z hełmem nie będzie dostępna w Europie. Przynajmniej w Polsce.
to na bank. To jest trochę do dół. Uruchomisz komodorka? Za chwilę. No okej. Okay. Szukam kasety. Okej, okay, to chyba było to. ABC turbo paski. Okej, okay, Rune Priest, do your magic stuff. Or something. Agat. Oho, strasznie szumi coś. I to ostro szumi. To wiesz co, to już może następny raz bym musiał teraz wyłączać, znowu uruchamiać Avermidy i skanować. Co skanować? Sygnał, bo znowu szumi. A, coś się uspokoiło niby. Nie wiem co się dzieje. Avermidia mi się popsuła i tyle. Dobra, i teraz robimy inaczej. Teraz wpisujemy load. Press play on tapę. I wciskamy play. Loading. Loading. Found ABC turbo paski. To jest dobry znak. Zaraz powinien automatycznie ruszyć dalej. I ruszył. Stop right there, criminals come. You violated the law. W ogóle ostatnio sobie zainstalowałem Obliviona na starym laptopie. Jak pamiętacie tego laptopa, na którym instalowałem system, na ostatnim streamie, to właśnie na tym. Teraz będę musiał do niego sobie dosiąść i na spokojnie popykać na prywacie. I będę musiał dorwać kabel z wideo. Wpisujemy teraz run i enter. I teraz jesteśmy w turbo. Turbo! Wow, 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 wow. Wiesz co, czekaj, puszczę to na pełny ekran. O! Space Rider? Co? To chyba jednak nie ta kaseta. Hey, it sounds good. Still? Nie to źródło. Chcę to na pełny ekran. ABC Turbo Paski to jest turbo loader do tego. Umieszczany często w pierwszych sektorach na kasecie. Każdej praktycznie. No ale okej, zobaczymy czy to się w ogóle załaduje, bo te kasety to są... No taki zawsze ryzyk trochę. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, większość moich dyskietek i większość moich kaset... Znaczy, ja myślę, że trzeba swojego czasu zrobić tę inwentaryzację kaset jeszcze. Znaczy, wiesz co, planowałem... Na których nie mamy pojęcia tak naprawdę, co się znajduje. Znaczy, właśnie dlatego chciałem najpierw zrobić wszystkie dyskietki i opisać, na przykład tak jak znalazłem przed chwilą Joe Blade'a, na którego się jaram, że go w końcu odnalazłem po tylu latach. I dlatego po to robię inwentarkę na dyskietkach u siebie. I planowałem po dyskietkach zrobić wszystkie kasety, czy działają. I co na nich jest. Aha. Rana, najgorsze jest to, znaczy najgorsze, może najgorsze czy najlepsze. Zrobiliśmy na ten moment chyba, nie wiem, 12, 13 dyskietek? Syntax error. Uuu. Jej. Może następny program znajdzie. Jest Exolan. Exolan, Exdolan. Wiecie co, z jednej strony bym sobie z wami popykał w Obliviona. Z drugiej strony go zainstalowałem na tym starym laptopie, więc potrzebowałbym przejściówki z... Raczej musiałbym się bawić przejściówki, poza ten laptop ma uwaloną przejściówkę z audio. Potem bym musiał kupić na Steamie jeszcze raz Violated the Law.
Z tego względu, że w tym komputerze nie ma napędu DVD. Optycznego żadnego. Niestety. Więc musiałbym... Cóż, kupić to na Steamie. Czyli to nie jest duży majątek, tylko tam już zacząłem sobie grę. Ale w przyszłym miesiącu sobie z wami popykam w Crasha Bandicoota na Switchu. A mnie ciekawi, czy cokolwiek będzie się chciało załadować z tej taśmy. Znaczy wiesz, to trzeba by następnym razem, jak skończę z dyskietkami, to po kolei sprawdzać te tytuły, czy działają, czytywać jeden po drugim. Zajmie to o wiele więcej niż z dyskietki, jak widać zresztą. Szkoda, że mamy tylko Finala, a nie Black Boxa, wtedy moglibyśmy ten... Zgrać? Spróbować z... Black Box zawierał program do głowic. Kalibrowanie. No. O, ready. Coś się załadowało. Ho, ho, ho. My też zaraz znikamy. Ostatnia gra to będzie... I lecim. Traidos. To będzie Exalon, cokolwiek to jest. No. Kliknij. Pup. Start game. Joystick port pierwszy. Tak. What? Ej, ja to chyba widziałem kiedyś. Wiesz co, ja coś kojarzę, ale... W zeszłym roku na tym, na... Na Pixelu? Tak jest. No. Tylko, że w wersji na CPC 464, tak mi się wydaje. Hey, it looks kinda cool, whatever it is. A spróbuj pójść w lewo. Brzmi jak plan. Wow. I've got something on my face. It was pain. Chyba, że to muszę granatem rozwalić. Tak, to też muszę granatem. A ty spróbuj przeskoczyć. Może ci się uda. Nie. Wiesz, skakanie na rakiety to nie jest najlepszy pomysł. A tam nie znasz się. Piu, 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 piu. Gin, kosmiczny śmietniku. Push. Putty Spencer. This game looks cool. No. Nigdy o niej nie słyszałem. Też nie, ale... Hej. To w ogóle ma jakieś audio. Tak, ma audio. Piu, piu. Hej Guniek, witamy serdecznie, tylko nie złe wieści, to jest niestety ostatnia gra, jaką dzisiaj ogrywamy. Aaa, dostałem kosmicznym balonem prosto w pysk. To są te, skittersy. Aaa, bardziej lentilki. Jeszcze masz 4 życia, come on. You can do that. Piu, 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 piu. For the Emperor! Albo w wersji na CPC, albo w wersji na Spectruma, to widziałem w zeszłym roku. Wiesz co, ja tego... Znaczy, z jednej strony coś mi się kojarzy. Fuck you, kosmiczny balonie. Zdecydowanie trzeba będzie zrobić ten... przegląd kaset. Tak, bo na kasetach praktycznie nie wiem co mam. Pamiętam, że miałem Simpsonów, ale Simpsonów zazwyczaj grałem na... Część z tych kaset to w ogóle ja przywiozłem, nie wiem skąd. No. W ogóle ma takie fajne, białe, profesjonalne pudełko na kasety. Do Commodorka. Full wypas, panie, retro. Dzisiaj byś majątek za to zapłacił. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Congratulations, you suck. You lost the game. Ciesz się tym. Gra z 87. Dobra, tak czy siak, naprawdę dzięki wielkie wszystkim. Sobie w przyszłym tygodniu zrobimy dłuższe posiedzenie, bo dzisiaj robimy to ze względu na to, żeby zobaczyć, czy działa kabel, bo niestety jutro muszę się zbierać na jutro na wyjazd. Tak więc, hej! Jeszcze raz dzięki wszystkim wielkie i w przyszłym tygodniu sobie posiedzimy przy Commodorku więcej. I możliwe, że zrobimy streama z Wii i z PlayStation. Więc tak czy siak, dzięki wielkie wszystkim i... Czekaj, dobrano. Czekaj. Co? What you want?
A, okej. Puf. No, teraz dobranoc. Miłego wszystkim. Pa! Gdzie tu jest break? Nie wiem, gdzie tu jest break. Store? Nie wiem. Nie. No! Stop. You fuck it up. Udało się, znalazłem. Pa, pa! Pup.